Wojciech Cejrowski, gdzie mieszka podróżnik, który zwiedził niemal cały świat? Prawdziwa osobowość telewizyjna znana z takich programów jak Boso przez świat, w którym podróżując po różnych zakątkach opowiadał widzom TVP historię danego państwa, czy krainy i zwyczajów tubylców. Wojciech Cejrowski, gdzie mieszka? Ile ma lat? Więcej informacji o podróżniku. Wojciech Cejrowski, gdzie mieszka? Ile ma lat? Jak zaczynał swoją karierę? Tego wszystkiego chcą dowiedzieć się jego fani, którzy pamiętają jeszcze serię programów Boso przez świat. Dziennikarz urodził się 27 czerwca 1964 roku. Karierę medialną zaczynał u boku Wojciecha Manna w programie Non-Stop Color w roku 1992. Popularność przyniósł mu program WC Quadrans, w którym prezentował swoje konserwatywne poglądy na kwestie społeczne. Od stycznia 2007 roku do 2011 roku w każdą niedzielę w TVP2 ukazywał się program Boso przez świat. Podróżnik wydał kilka książek, część z nich jest związana z podróżami, pozostałe zaliczyć można do publicystyki oraz humoru politycznego. Jego pierwszą żoną była znana dziennikarka i podróżniczka Beata Pawlikowska. Obecnie żonaty jest z działaczką katolicką Joanną Neifeld, z którą wziął ślub z Dallas w 2011 roku. Wielka charyzma, dar przemawiania, odwaga, podróże i zmysł medialny, za to wszystko kochały go tłumy. Widzowie cenią go przede wszystkim za wiedzę i to, w jaki sposób się nią dzieli, wielu natomiast krytykuje go za czarno-białe podejście do życia, sprawy rzadko wydają się dobre, albo złe, ale nie dla Cejrowskiego. Cokolwiek robi, zawsze z pasją. Jest gorący, ostry, wyrazisty i do szpiku kości bezkompromisowy, dla jednych to zaleta, dla innych największa jego wada. Szczodry w krytyce. Oszczędny w pochwałach. Wolisz, żeby był twoim entuzjastą, niż przeciwnikiem. Ale warto go mieć nawet za przeciwnika, bo to godny przeciwnik, nieustępliwy, wymagający, walczy do końca, ale gdy ci się uda go pokonać, w pełni czujesz smak zwycięstwa, możemy przeczytać na jego stronie internetowej. Gdzie obecnie mieszka Wojciech Cejrowski? Znak zapytania. Cejrowski przez większość czasu przebywa poza Polską. Mieszka w Fort Worth w Teksasie, posiada również rancho w Arizonie, dom w mieście Meksyk oraz posiadłość w Ekwadorze. W Polsce na Pomorzu posiada gospodarstwo rolne. Potrafi dopasować się do otoczenia, potrafi imitować lokalne akcenty w sposób na tyle doskonały, żeby w Kolumbii uchodzić NP. Za Meksykanina lub Argentyńczyka, a w Nowym Jorku za przedstawiciela mniejszości włoskiej, polskiego Żyda lub kowboja z Teksasu. Życie dzieli pomiędzy różne kraje, kilka lat temu na wizji zrzekł się obywatelstwa polskiego, na rzecz paszportu Ekwadoru.